Moi drodzy, witamy Państwa bardzo serdecznie, kibice cały czas. I drodzy Państwo, zapraszam teraz na prezentację zawodników. Kategoria 48 kilo. Powitajmy zawodniczkę gości Iwona Matkowska, zawodniczkę gospodarzy Miglę Mastaliszka. Kategoria 57 kilo. Tutaj mamy dwóch braci, Oleksandr Izdebski i Iwan Izdebski. Wielkie brawa dla nich. Oleksandr oczywiście goście i gospodarze Iwan. Kategoria 66 kg. Goście Grunwald, Sobieski Poznań. Dominik Sikora kontra gospodarze Burtów Olimpijczyk z Nieźradom, Kośla Michał. Dzień dobry Państwu, witam Państwa Jakub Filipowicz. Dzisiaj rozpoczyna się trzecia kolejka Krajowej Ligi Zapaśniczej. Mecz tak naprawdę kolejki pomiędzy Borutą Olimpijczykiem z Nieźradą a Grunwaldem Poznań. Właśnie widzimy prezentację zawodników i zawodniczek. Mecz niesamowicie ciekawy. W kategorii 48 kg spotka się sędziszka Miglena Boruta Olimpijczyk z matkowską Iwoną. To będzie pierwsza walka, za chwilę Państwo ją zobaczycie. A następnie 57 kg Izdebski Iwan zmierzy się ze swoim bratem Izdebskim Aleksandrem. Natomiast 66 styl klasyczny. Kośla Michał Boruta Olimpijczyk zmierzy się z Sikorą Dominikiem z Poznania. Roxana Zasina Boruta Olimpijczyk z Katarzyną Krawczyk. Majka Marcin z Dobickim Bartoszem. Kategoria 85 kg. Płynycz Arkadiusz Olimpijczyk Boruta. Michalik Tadeusz Grunwald Poznań. Kategoria 69 kg kobiet. Usain Tajbe Boruta. Michalik Monika Grunwald, 97 kg, kategoria styl wolny, Filipczak Mateusz Boruta Olimpijczyk, Baran Radosław Grunwald Poznań i najcięższa kategoria w stylu klasycznym 130 kg, Płowiec Rafał Boruta Olimpijczyk, Olejniczak Marcin Grunwald Poznań. To dzisiejsze spotkanie, ten dzisiejszy mecz nigdy by się nie odbył. Powitamy wielkimi brawami trenerów Grunwald, Sobieski, Poznań, czy Jarzyn, Mateusz Kucman, Antoni Obrycki i Piotr Leonarczyk. Sankowe dwóch. Gorące brawa dla nich. I oczywiście menadżer drużyny, bez którego by się to nie odbyło, to oczywiście Piotr Krajewski. I powitajmy również naszych trenerów gospodarzy, czyli Mariana Filipowicza i Włodzimierza Zawodzkiego. Wielkie brawa dla nich. Oczywiście menadżerem zespołu Boruty Olimpijczyk z Nieźradom jest pan Jarosław Majka. Drodzy Państwo, powitajmy bardzo ważnego człowieka dzisiejszego meczu, a jest nim oczywiście sędzia główny. Ogromne brawo dla pana Andrzeja Olszewskiego. Drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy powitali równie ogromnymi brawami człowieka, bez którego to spotkanie dzisiejsze, jak i te następne, jak i te wcześniejsze by nie miały miejsca. Były zawodnik, trener zapaśniczy. Panie i panowie, powitajmy go ogromnymi brawami. Prezes PWPW Krajowej Ligi Zapaśniczej, Damian Federowicz! Jest tam za nami, dzień dobry, witamy tam, panie Damianie. I oczywiście powitajmy człowieka, który... Za kilka minut rozpocznie się pierwszy pojedynek. Ja przypomnę, że trenerami z Poznania są Mateusz Gucman, Antoni Obrycki, natomiast z klubu ze Zgierza i Radomia Włodzimierz Zawadzki i Marian Filipowicz. Państwo,
wielu znakomitych gości. Jest prezes Polskiego Związku Zapaśniczego pan Andrzej Supron, jest pan prezydent miasta Radomia, jest pan właściciel, prezes Krajowej Ligi Zapaśniczej. Mecz, tak jak powiedziałem, bardzo emocjonujący, przynajmniej tak się zapowiada, bardzo wyrównany. Mecz tak naprawdę o wszystko, ponieważ drużyna z Poznania i drużyna ze Zgierza uległy w swoich pojedynkach, w wcześniejszych kolejkach drużynie z Piotrkowa Trybunalskiego i tutaj walczą o zachowanie możliwości wejścia do play-offów, czyli o miejsce drugie. Pierwszy pojedynek, bardzo ciekawy. Seliczka Miglena, reprezentująca gospodarzy, zmierzy się z doświadczoną zawodniczką, z Iwoną Matkowską, która wraca po kontuzji. Obydwie zawodniczki z dorobkiem medalowym na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Doświadczoną, bardziej zawodniczką, starszą jest zawodniczka z Poznania. Natomiast, tak jak powiedziałem, wraca po kontuzji. Zobaczymy, jak przygotowała się do startu w Krajowej Lidze. Bardzo dobry pojedynek. Jak również powitajmy wicestarostę powiatu radomskiego, pana Leszka Bargasa. Ale kurwa to. Drodzy Państwo, pozostałe goście oczywiście powitamy w trakcie meczu, a już teraz nie chcę Państwa trzymać. Ja chciałem tylko zapytać, czy są z nami kibice z Poznania? Czy są z nami kibice z Gierzy Olimpijczy Radom? Cieszę się niezmiernie. W takim razie, drodzy Państwo, pan sędzia gotowy? Wielkie brawa, sędzia gotowy. Drodzy Państwo, w takim razie poproszę pierwszą kategorię wagową. Witamy serdecznie Michalinę. Kategoria wagowa 48 kg. Już pierwsze zawodniczki za chwilę podejdą do swoich trenerów. Drodzy Państwo, kategoria wagowa 48 kg kobiety. Panie i Panowie, dwa razy siódme miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w 2016 roku. Jak również Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012. Wicemistrzostwo Świata 2014 roku. Panie i Panowie, przed Państwem zawodniczka gości Grunwald Sowiecki Poznań, Iwona Matkowska! Tak jak Państwo widzą, w kostiumie niebieskim Iwona Matkowska, dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Dwa razy zajęła miejsce poza podium, miejsce punktowane, siódme. Największym sukcesem było Wicemistrzostwo Świata 2014 roku. A zmierzy się z młodą, 21-letnią zawodniczką z Bułgarii, Migleną Seliszką. Dziewczyny rywalizują w swoich kategoriach, bo jedna i druga jest z kategorii 48 kg, więc to jest ich kategoria, w której rywalizują na co dzień. Będzie bardzo ciekawy pojedynek. Miglena Seliszka, najlepszy jej wynik w grupie seniorowskiej,
juniorowskiej, bo tak naprawdę była brązową medalistką Mistrzostw Świata Juniorów, była mistrzynią Europy juniorek, zajęła też trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców. W grupie seniorów jeszcze nie ma jakichś tam znaczących wyników, natomiast jest to bardzo trudna kategoria, bardzo wyrównana, zdominowana na świecie przez Azjatki. Każda walka tutaj w tym pojedynku między dwoma zespołami jest na wagę złota. Tutaj bardzo ważne jest to otwarcie, to co Państwo oglądacie. Próba zejścia przez Iwonę Matkowską. Przypominam tylko, że różnica między tą edycją Krajowej Ligi a poprzednią z roku ubiegłego jest następująca, że tutaj zawodniczki liczy się tak naprawdę zapis walki. Zawodniczka, jeśli wygra na punkty, to jest zapis 3-0 albo 3-1, a jeśli wygra przez przewagę techniczną bądź przez położenie na łopatki, jest zapis 4-0. Suma tych punktów daje zwycięstwo końcowe, także tutaj warto jest walczyć do końca, żeby położyć przeciwnika na łopatki bądź zdobyć bardzo dużą przewagę punktową. Żeby wygrać przez tą przewagę, trzeba zdobyć minimum 12 punktów różnicy. Na razie po pierwszej minucie 0-0. Tutaj widać, że sędzia upomina już zawodniczkę w czerwonym kostiumie, żeby bardziej angażowała się w walkę. No i zawodniczka idzie do parteru przymusowego. Próba teraz zabrania nogi do odwrotnego pajsa i przejście do japońskiego klucza. Sędzia uznał, że nic tutaj z tej akcji nie może wyniknąć i podniósł walkę do pozycji stójkowej. Próba zejścia przez zawodniczkę z Boruty, również nieudana. Jest obejście. Obejście. Są dwa punkty. Wynik został otworzony. Próba przejścia do uchwytu młynka. Poszła. Dwa punkty. 4-0. 30 sekund do końca pierwszej rundy. Jeszcze raz próbuje zawodniczka. Ale tutaj już będzie ciężko. Dobrze się układa Iwona. Poszła. 6-0. To już jest duża przewaga. To już jest duża przewaga. Teraz Iwona Matkowska 10 sekund. Podejrzewam, że tutaj spróbuje jeszcze zaatakować. Drodzy Państwo, koniec. Koniec pierwszej rundy. Ogromne brawa. Ogromne brawa, drodzy Państwo. Widzimy protest. Ja oczywiście nie zwróciłem uwagę, ale tutaj chyba o to chodzi trenerom z Poznania, że zawodniczka upadła na tyłek, więc powinny być dwa punkty, natomiast sugerowali trenerzy z Boruty Olimpijczyka, że było to po czasie, więc... No nie, tutaj... Wycofali protest. Tu za łatwo oddała w końcówce Miglena ten punkt, powinna walczyć do końca.
dała wstać do stójki z tą nogą i po prostu straciła ten jeden punkt. Takim koronnym chwytem Iwony jest właśnie uchwyt głowa-ręka i później ewentualnie różnego rodzaju z tego uchwytu próby do obejścia, zastawienia. Na razie to nie przynosi żadnych efektów punktowych. No tutaj zawodniczka gospodarzy będzie na pewno teraz czekać na poczynania zawodniczki z Poznania. Tutaj można dyskutować co do tej akcji, czy powinien być punkt, czy nie. To nie było w parterze, kolana były uniesione. Była próba ataku, wyszła zawodniczka za matę, więc trenerzy nie rzucili protestu. Sędzia nie musiał sprawdzać tego. Już widać zmęczenie obydwu zawodniczek. Kolejna próba zastawienia po uchwycie głowa-ręka. Kolejny raz nieudana. Ale zostało jeszcze tak dużo czasu, że należałoby spróbować przynajmniej ataku o tak właśnie, żeby pokazać, jest. Złapane nogi są. Teraz spokojnie, nie ma. Zobaczymy, czy zawodniczka dokończy akcję. Na razie jest bez punktu. Moi drodzy, 51 sekund do zakończenia tej walki. Są dwa punkty dla zawodniczki z Poznania. To jest niesportowe zachowanie. Zawodniczka powinna dalej kontynuować pracę w parterze. Sędzia tylko może przerwać. No i wynik się zrobił wyrównany, tak, 6-5, ale to cały czas jest niesportowe zachowanie, tak nie może być. Tutaj sędzia popełnia błąd, to jest niesportowe zachowanie, nie powinien. Drodzy Państwo, koniec! Ogromne brawa! 6-5 wygrała zawodniczka gospodarzy Miglena Saliszka. Bardzo wyrównany pojedynek, to co mówiłem na początku. Zresztą tu każdy pojedynek będzie praktycznie wyrównany. 6-5. Wygrywamy Rada Miglena Saliszka. Bardzo emocjonujące spotkanie. A my poprosimy już naszą Michalinę. Kolejna kategoria wagowa. To 57 kg, panowie! W następnej walce zobaczymy kategorię 57 kg tyl wolny. Izdebski Iwan, Boruta Olimpijczyk z Bieszradom. Izdebski Aleksander, WKS Grunwald Poznań. Smaczek w tej walce dodaje to, że walczą ze sobą bracia. Bardziej utytułowany jest Iwan Izdebski, był jego najlepszym wynikiem to 8 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów. W tamtym 2016 roku wygrał
był drugi na pucharze, trzeci na Pucharze Polski seniorów w tym roku, w 2017. Zajął pierwsze miejsce w kategorii 57 kg, również w Pucharze Polski seniorów. Powitajmy ogromnymi brawami zawodnika Grunwaldu Sobieski Poznań, medalista Mistrzostw Ukrainy w juniorach i kadetach. Panie i panowie, przed państwem młodszy z braci Aleksandr Izdebski! Powitajmy również jego starszego brata, który dzisiaj po stronie gospodarzy. Ukraiński trener ceramiki Krotoszyn, zawodnik Boruty, olimpijczyk Zbierz Radom. Drodzy państwo, przed państwem Iwan Izdebski! Zaczęła się druga walka, 3-1 w punktach prowadzi Boruta olimpijczyk. W pierwszej walce na punkty 6-5 wygrała Miglena Seliszka z Iwoną Matkowską. No i zobaczymy teraz, jak potoczy się drugi pojedynek. Tak jak wspominałem, pojedynek braci. Starszy Iwan Izdebski reprezentuje Boruta olimpijczyka, a młodszy Aleksandr Grunwald Poznań. Są pierwsze punkty, 2-0. Tutaj pewnie trenerzy założyli plan na tą walkę taki, żeby spróbować wygrać przez przewagę, żeby zdobyć te 4 punkty, ponieważ te małe punkty później decydują o zwycięstwie drużyny w całym pojedynku. No i jest 2-2. Tu jest faul. Stało 15 sekund walki, remis 2-2. Jeśli walka zakończy się remisem, wtedy drużyny, zawodnicy zdobywają po jednym punkcie. Koniec pierwszej rundy, braterski pojedynek, bardzo wyrównany.
środek. Kolejne dwa punkty. Bardzo trudny pojedynek. Wbrew pozorom zawodnicy znają się doskonale. Sam osobiście myślałem, że to będzie łatwiejszy pojedynek dla zawodnika z Boruty. Jest, następne dwa punkty. 6-2 prowadzi Iwan Izdebski. Została minuta 10 niespełna czasu do końca. No i młodszy brat musi tutaj zwiększyć tempo swoich ataków, żeby nawiązać walkę ze swoim starszym rodzonym bratem. I kolejne zbicie. Pewnie, że dwa punkty. Nie wiem, dlaczego tutaj zawodnik się zawahał. Ostatnie 20 sekund. Kolejna walka. 6 minut za nami. Wyrównana walka. Lepszy okazał się starszy brat Iwan Izdebski i przewaga Boruty Olimpijczyka wzrasta do 6-2. A przed nami trzecia walka w kategorii 66 kg styl klasyczny. Koszla Michał, Boruta Olimpijczyk, Gierz Radom, Sikora Dominik, WKS Grunwald Poznań. Drodzy Państwo, kategoria wagowa 66 kg. Powitajmy ogromnymi brawami brązowego medalistę Mistrzostw Polski Seniorów 2017 i młodzieżowego Mistrza Polski 2013. Panie i Panowie, przed Państwem zawodnik Grunwald Sobieski Poznań, Dominik!
również brązowego medalisty mistrzostw Europy juniorów starszego 2012, wicemistrza Polski seniorów 2014, złotego medalistę młodzieżowych mistrzostw Polski 2015 oraz brązowego medalistę mistrzostw Polski seniorów 16 i 17. Przed Państwem zawodnik Boruty Olimpijczyk z Giesz-Radom, panie i panowie, Michał Kołoszek! Boruta Olimpijczyk 6, Grunwald Sowiecki Poznań 2. Kolejny, trzeci raz. Trzecia walka. I rozpoczęła się trzecia walka. Michał Kośla w kostiumie czerwonym przeciwko Dominikowi Sikorze w kostiumie niebieskim. Dominik Sikora to medalista mistrzostw Polski z tego roku, zarówno w grupie młodzieżowej, jak i w grupie seniorowskiej. Podobnie w 2017 roku medal na mistrzostwach Polski brązowy zdobył Kośla Michał. W tamtym ubiegłym 2016 roku również, a jego największym i pierwsze dwa punkty, największym osiągnięciem w karierze jest trzecie miejsce podczas Mistrzostw Europy Juniorów w 2012 roku. Michał to pochodzi z takiej zapaśniczej rodziny. Miał trzech braci i siostrę. I siostra uprawia zapasy jeszcze w tej chwili. Jest to bardzo zdolny chłopak. Po prostu taką konsekwencją się przejawia w walce, w postępowaniu, w treningu. Jest to taki chłopak, który po prostu czuje walkę. Kolejny punkt za wejście poza matę wypnął. Tu widać, że dominuje siła. Siłą, tak, przygotowaniem fizycznym. Na razie zawodnik z Grunwaldu jest bezradny. Drugi raz sędzia wskazuje, że pasywnie walczy zawodnik z Poznania i wskazuje, żeby przyjął pozycję parterową. I próba zapięcia do wózka, zapięte. Nie ma wózka, nie było przetoczenia. Próba jeszcze raz na drugą stronę. Też nieudana. No i jest. Za trzecim razem konsekwentnie, to co mówiłem, po prostu on wierzy w to, co robi i ma dosyć dużo umiejętności i już jak idzie do chwytu, to na całego. 7 do 0. Niespełna 2 minuty walki za nami. 5, przepraszam. 5 tak, minut. Tutaj się pomylili sędziowie techniczni. I 4 punkty. 5. To bardzo ładny, techniczny chwyt, wymaga dużej, ale staczności od zawodnika, który... Dwa kolejne punkty, jest szansa na przewagę, jeszcze tak, brakuje jest. jeden punkt, jest przewaga techniczna, brawo. I drodzy Państwo, ogromne brawa, to pierwszą walkę, która została zakończona przed czasem. Zwycięstwo Michał Kośla! Boruta z Giesz Olimpijczyk! Brawo! Wielkie brawo! Dziękujemy serdecznie! Dziękujemy Michał, dziękujemy Dominik! Stan meczu aktualnie 10 do 2. Naprawdę bardzo emocjonujące spotkanie. Zapraszamy Michalinę z kolejną kategorią wagową. 58 kg. I kolejna walka, czwarta już przed nami. Walka na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o światowy poziom zapasów. Roxana Zasina reprezentuje Borutę Olimpijczyk, Katarzyna Krawczyk, Grunwald Poznań. Obydwie zawodniczki bardzo dobrze się znają, trenują razem na zgrupowaniach kadry. Rywalizują w tej samej kategorii 53 kg. Rywalizowały przed mistrzostwami olimpijskimi
w Rio. Lepsza okazała się Katarzyna w tej rywalizacji, lepsza okazała się Katarzyna Krawczyk, która na igrzyskach wystartowała i zajęła 9. miejsce. Jej największym sukcesem, oprócz wielu medali na mistrzostwach Polski w grupie seniorowskiej, juniorowskiej, młodszych grup wiekowych, medali na mistrzostwach Europy w grupach juniorowskich, jest srebrny medal w europejskich igrzyskach w 2015 roku. Natomiast Roxana Zasina, wielokrotna mistrzyni Polski, aktualna brązowa medalistka mistrzostw świata z 2017 roku, więc bardzo, bardzo utytułowana również zawodniczka. Bardzo dobra walka się nam zapowiada. Zobaczymy, jak co ona pokaże, kto okaże się dzisiaj w lepszej dyspozycji. Tutaj naprawdę małe niuanse spowodują, która zawodniczka dzisiaj wyjdzie zwycięską z tej rywalizacji. Tak, tutaj zadecyduje dyspozycja dnia. Zawodniczki są tak wyrównane, reprezentują światowy poziom, że tu nie możemy się spodziewać jakiejś tam przewagi dużej. Głównym atutem Roxany jest obejście. Niesamowicie dobrze bronił nogi, dobrze obchodzi. Natomiast Kasia Krawczyk wywodzi się z klubu, gdzie szkoli się młodzież w stylu klasycznym. Bardzo dobrze w parterze robi wózek, bardzo dobrze w górze rzuca. Jej takim koronnym rzutem jest rzut przez ramię i tutaj jeśli Roxana uniknie tego rzutu, to jest duże prawdopodobieństwo, że wygra tą walkę. Natomiast po rzucie będzie jej bardzo trudno dorobić te 4 punkty. Tak, ale ona doskonale o tym wie i nie sądzę, żeby się wyprostowała. Do biodra troszeczkę się trzeba podprostować, do takiego biodra klasycznego. A ona to doskonale wie i no a chyba, że zmęczenie. Przyjdzie zmęczenie i na zmęczeniu wtedy jest jakaś szansa na jakiś ładny chwyt. Tu widać, że nie walczy w kontakcie, walczy w półkontakcie. Nie kładzie tej lewej ręki. A sędzia upomina zawodniczkę w czerwonym kostiumie za pasywną walkę. Właśnie o to chodzi, powinna straszyć. Tutaj nie bać się. Troszeczkę w żargonie zapaśniczym rozbujać przeciwnika. Nie walczyć statecznie, to jest niska kategoria, więc tutaj dziewczyny są szybkie. Waleczna teraz doszła do jednej ręki, tutaj próbuje z jednej ręki wykonać jakąś akcję techniczną. Wymaga to dużego wysiłku, dużej sprawności. Tutaj całe ciało pracuje. Tu dzisiaj walczą w kategorii 58 kg. Roxana jest w kategorii zdecydowanie niższej. Tutaj widać, że Kasia Krawczyk po kontuzji, którą przebyła, jej masa troszeczkę wzrosła, widać po umięśnieniu nóg. Więc kilkukilogramowa różnica na pewno w wadze obydwu zawodniczek jest. No i zobaczymy. Roxana powinna próbować robić wózek. Zebrała rękę? Nie, jest bez ręki. Bez ręki jest. Ale próba, będzie jeszcze jedna próba. No, nie ma dobrze do 5. uchwytu. Nie, na tą stronę. Zaluźny uchwyt. I zaraz, próba jeśli się. Nic się nie zmieni tutaj w walce, nie będzie punktów technicznych, sędzia wskaże Roxanę Zasiną jako tą zawodniczkę, która będzie musiała iść do parteru i bronić akcji Kasi Krawczyk. Tu Roxana wyklucza rękę cały czas. Tak jak powiedziałem właśnie. Próba zapięcia nóg do młynka, nieudana, przejście do wózka, wózek za klatkę zapięty. No, tutaj też zaluźny ten uchwyt. Zaluźny, tak. Wydaje mi się, że to jest różnica siły tutaj. Znaczy nie, Kasia Krawczyk, siłowo są podobne zawodniczki. Tutaj mam takie wrażenie na macie po prostu, że troszeczkę inaczej zbudowana na dzisiaj, tak jak powiedziałem. Kasia Krawczyk widać, że przytyła trochę po tej kontuzji i to nie jest już ta sylwetka, którą miała przed kontuzją.
Natomiast Roxana cały czas tutaj jest w treningu, trzyma swoją wagę. To umięśnienie widać, że jest cały czas takie samo. Jest po ciężkim obozie teraz. O, piękny, bardzo ładnie. Nie ma, w czasie nie było. Nie w czasie, nie zdążyła. Bardzo w ładne wbicie w tęczo. Ale niestety bez punktu. Tu Roxana ma ten problem emocjonalny cały czas, z którym się trenerzy borykają, zarówno w klubie, jak i w kadrze. Dziewczyna potrafi walczyć, potrafi naprawdę wygrywać z bardzo dobrymi zawodnikami, z chłopcami, już nie mówię o dziewczynach. Natomiast coś ją paraliżuje podczas zawodów. Być może jeszcze jest za mało takich wyrównanych walk na światowym poziomie z tymi najlepszymi, takimi, z którymi potrafi wygrywać i trzeba jeszcze może trochę czasu do tego, żeby zaczęła otwierać się, atakować, wierzyć w siebie. Kiedy ona zacznie atakować, jest nie do zatrzymania. Jest nie do zatrzymania, jest naprawdę bardzo szybka, bardzo silna. To jest bardzo duży wysiłek, proszę zwrócić uwagę, zawodniczki są przychylone, przepona przymknięta. To naprawdę wymaga dużej elastyczności, wytrzymałości. Całe ciało musi pracować, koncentracja. Zawodniczki dobrze się znają, w związku z tym, tak jak mówiliśmy, ciężko będzie tutaj o jakąś dużą punktu. Roxana po Mistrzostwach Świata nie walczyła jeszcze nigdzie na żadnym turnieju. Walczyła tylko w Krajowej Lidze. Dwa mecze. Właściwie miała taką jedną walkę z Mądrowską. Natomiast Kasia Krawczyk ma za sobą start w Mistrzostwach Świata militarnych, czyli wojskowych, gdzie wygrała. Zobaczymy, jak tutaj dzisiejsza ta rywalizacja, kto przechyli szale zwycięstwa na swoją korzyść. Widać, że dziewczyny bardzo mocno skoncentrowane, żadna nie chce zaatakować. No nie otwiera się, bo boją się o kontrę. Nie, ale to co mówię, czekanie takie do końca i na jeden atak, może się uda, może się nie uda, to jest trochę za mało. Tu Kasia już próbuje robić to ramię. Tak, tylko że pozycja była troszeczkę za wysoka, za daleko biodrami. Tak. To takie przymierzenie się po prostu, to jeszcze nie był taki atak. No ale... nie chcę, to zawodniczki się znają, Kaśka też nie chce zaatakować, bo wie, że Roxana na nią czeka. Czeka na co to, widać, czeka, tak, bardzo dobrze obchodzi, więc nie chce zaryzykować. Roxana nie pójdzie też do takiej walki bezpośredniej, bo no nie, no też się boi straty punktu, ciężko by było później odrobić ten punkt, więc... To jest takie, jedna i druga czeka na jakiś błąd. O jest, złapana noga i złapana zaraz... noga, no i to może być akcja, może być akcja meczu. Czy... O proszę bardzo, nie ma, ale wypcha za matę. Za cztery. No i zobaczymy. Za cztery punkty, cztery punkty. Upadła po prostu na plecy. Cztery. Coś się tam wypadło. Sędzia się pomylił ewidentnie. Jeden albo cztery. Tak jest. Patrzy się, jak się akcja zakończyła. Zakończyła się, Krawczyk przewróciła się na plecy, więc moim skromnym... Jeden albo cztery. Inaczej się nie da. Ale myślę, że sędziowie to obejrzą tak jeszcze raz na powtórce. Tutaj już zawodniczka nie ma nic do zaryzykowania. Jeśli protest będzie potwierdzony, czyli sędzia uzna, że... No nie. Cztery nie zdecydowali się, żeby... Przy proteście normalnie traci się punkt, natomiast tutaj w Krajowej Lidze jest ten przepis, który mówi, że wyszła. No to jest właśnie... To jest... Uderzenie troszkę z głowy, ale to nie było celowe. Sędzia nie wiem, czy się pomylił, czy teraz dał za uderzenie głowy. Powinien niebieski dać punkt. Niebieski, zgadza niebieski się. Punkt, 4-1. Tak. No i teraz się zaczęła tak naprawdę walka. No. No tak Krawczyk już nie ma nic do stracenia, musi tak, zaatakować. Musi zaatakować. Tutaj idzie zawodniczkę, żeby Roxana położyła rękę, będzie próbowała rzucać ramię. Tak, właśnie tak. To, co widzieliśmy przed chwilą, musi być cały czas czujna.
Ale Roxana wie, Roxana wie. Roxana już teraz będzie czekała. Tutaj raczej nie powinna rzucić tego ramienia, chociaż. Chociaż w tych taki... rywalizacjach już było. Proszę już... bardzo, nie, może być akcja, może tutaj być z tego będzie punkt. Broniła. Ale tak, mogą być punkty. Nie ma. Nie. Nie ma. Nie. Wyjście w parterze. Tak, odwracała się do środka, tu bez kontaktu jeszcze, więc. Zostało 15 sekund, tu Kasia będzie na pewno szła do rzutu. Nawet zdobywając dwa punkty. No. Ale walczy, no chce dziewczyna, chce i robi do końca. Znowu włożyła palce w oczy. Kasia pewnie w ferworze walki. I dzisiaj... I wynik walki 3-1. Tak. 4-1. Punkta. I 3-1 w zapisie zwyciężyła brązowa medalistka Mistrzostw Świata z tego roku, Roxana Zasina. I to już jest bardzo dobry wynik. Bruda prowadzi 13-3, a przed nami jeszcze 5 pojedynków. A ja już zapraszam moją serdeczną koleżankę Michalinę. Kategoria 74 kg. To ostatnia, to przepraszam, piąta walka, ale ostatnia walka przed... I teraz wracamy do stylu wolnego, kategoria 74 kg. Majka Marcin, Boruta Olimpijczyk i Dobicki Bartosz, WKS Grunwald Poznań. Zawodnicy ze sobą nigdy nie walczyli. Tutaj Marcin Majka jest młodym zawodnikiem, 5 lat młodszym niż Bartosz Dobicki. Obydwoje mają bardzo duży dorobek, jeśli chodzi o zdobycie medalowe w Mistrzostwach Polski. W różnych grupach wiekowych. Największym osiągnięciem w zawodach międzynarodowych Marcina był 5. miejsce w Mistrzostwach Europy Kadetów. Bardzo ważny pojedynek, jeśli Marcin Majka dzisiaj zwycięży, przybliży Boruta Olimpijczyk do zwycięstwa w tych dzisiejszych zawodach. Aktualny mistrz Polski młodzieżowych U23 w listopadzie 2017 będzie nas reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy. Panie i panowie, zawodnik Boruty Olimpijczyk z Gierzlanu, Marcin Majka! Tutaj na pewno atutem Bartosza Dobickiego jest siła. Marcin znowu jest zawodnikiem bardzo elastycznym, tak zwaną gumą. Niekonwencjonalnie walczy, z każdej sytuacji potrafi wykonać różnego rodzaju ewolucje, które przynoszą mu punkty, więc bardzo ciekawy. Tak samo ten pojedynek zapowiada się, bardzo rywalizacja, bardzo wyrównana. No i zobaczymy, jak zawodnicy wytrzymają trudy tej walki. Tutaj może mieć znaczenie właśnie to wytrzymałość, który jak jest przygotowany. Tak, Marcin prosto na te zawody przyjechał z turnieju w Słowacji, gdzie zajął 5. miejsce. Będzie reprezentował nasz kraj w kategorii 74 kg na Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy młodzieżowców do 23 lat. Marcin lubi takie sytuacje trudne, tak zwane młyny. On w tych sytuacjach najlepiej się czuje. Jemu nie pasuje taka walka właśnie. Sędzia zgłasza. Statyczna. Próba złapania nie udała się. Nie wiem, dlaczego tutaj sędzia wskazał pasywność czerwonego. Teraz dla odmiany niebieskiego. Bo już minęła minuta walki, już należy zawodników troszeczkę zmotywować.
zawodnik niebieski idzie do parteru. Tak, teraz będzie jest próba. Jakaś, otwiera się szansa przed Marcinem. Będzie próbował. Tak, ale bardzo dobrze zawodnik broni. Dolega, nie może zapiąć. Czas ucieka. Tak, tutaj nie, jest ma nie ma zapięcia. Będzie próbował ruski klucz. No, ale to przy tej różnicy siły to, tak, to będzie ciężko. Będzie ciężko. Nie, to tylko wózek w górę. Musi szukać zawodnik w czerwonym kostiumie. No i teraz walki. Zobaczymy. Chwyty z góry. Marcin, chwyty z góry. Marcin powinien się teraz już otworzyć, bo wie, że... Teraz on pójdzie do parterzu. O, i bardzo ładna akcja do nogi. Tak. Bez punktów. Tutaj sędzia ostrzega Marcina, że musi zacząć pracować. Być aktywniejszy. Zaraz pójdzie do... No trochę za wcześnie, bo dwie sekundy temu upomniał, więc nie dał nawet szansy, no ale... Tak, ale minęło już 2 minuty 20 sekund walki. Tak, teraz musi obronić wózek. Ale jest zapięta ręka. O, jest... Ale wysunęła się. Bardzo dobrze zawodnik się przesunął. Wyczuł ten moment, nie pozwolił dopiąć do końca ręki. I będzie już teraz ciężko. Będzie ciężko już w tej chwili. O, bardzo ładne odejście, bardzo ładne. Ach, tak, ale zawodnicy są elastyczni, ależ są wysportowani. Proszę zobaczyć, ileż to trzeba mieć. I proszę zobaczyć. No i zobaczymy, czy będą tego... I wcale nie jest powiedziane, że to... Widzieli Państwo, ile było tutaj różnych sytuacji i może się ta akcja skończyć bez punktu. Bez punktu. Tyle pracy, widzieli Państwo, i nie ma punktu. To jest taka walka, jak Marcin lubi. Młyny, kotły tak zwane. Natomiast bardzo dobrze się tutaj zachował Bartosz Dobiński. Nie stracił punktu, a wręcz był bardzo blisko zdobycia. Powitajmy również tylną legendę wychowawcę krzyżyńskiego Stanisława Michalika Michała, Szymonkiewicza Roberta i Włodzimierza Kubka. Za chwileczkę, drodzy Państwo, kolejna, już ostatnia runda, czyli druga kategoria 74 kg. Marcin Majka walczy z Bartoszem Dobińskim. 0-0. I zaczyna się druga teraz, minuta. Zobaczymy, czy drugą rundę wytrzyma Bartosz Dobicki. Marcin, myślę, powinien podkręcić tempo, żeby tutaj podmęczyć zawodnika, żeby popełnił błąd i żeby ten błąd mógł wykorzystać. Takie stateczne czekanie to tutaj nic nie da. Tak, ale już jest próba pierwszej akcji. Jedna, druga, trzecia akcja powinna być, tak. Tym bardziej, że on, tak jak powiedziałem, lubi takie sytuacje, gdzie gdzieś musi bronić tych nóg, tych punktów. O tak, on, to jest właśnie jego styl, on tak właśnie walczy, szuka, rozbija. Natomiast to, co teraz, zablokowanie tutaj, ta ręka na głowę. O, i próba, doszedł, próba. Nie doszedł, no, ale niebieski jest pasywny, to ewidentnie. O, właśnie, i teraz będą punkty? Są. Nie ma punktów. Nie ma punktów. Nie ma punktu w parterze. Wyjście za matę w parterze. Nie ma. Gdyby było w górze, byłoby wyjście. Zostało troszkę więcej niż półtorej minuty, no niestety. Marcin musi tutaj próbować, myśląc o tym, żeby wygrać całe spotkanie, musi próbować zrobić punkty, żeby wygrać ten pojedynek, ponieważ następne walki są bardzo trudne. No, sędzia tutaj cały czas tylko stoi, nie spróbował nawet raz zaatakować w drugiej rundzie. Zawodnik z Poznania, no teraz daje pasywność. Tutaj Marcinowi będzie bardzo trudno w parterze cokolwiek zrobić. Bo jest fizycznie tak, troszkę fizycznie słabszy. Tak, fizycznie jest słabszy tutaj. Jeśli będzie próbował, a będzie próbował pewnie ten ruski... ruski. Klucz. Nie zrobi. Klucz, tylko wózek ewentualnie.
tutaj wózka też nie pociąga. Nie ruszy nawet. Nie ruszy nawet, jest różnica siły tutaj duża. Jeszcze go proszę, ale ręka oszukięta. No i zostało 50 sekund i musi Marcin, chcąc wygrać oczywiście, zrobić punkty techniczne. Za chwilę, on będzie musiał bronić, tak. O i teraz próbuje dochodzić, wie, że musi zaatakować. Przyspieszył, tak, to jest jego walka. Minimalnie zabrakło, kurczę. To jest jego walka, ale w takiej sytuacji nie jest pasywny. Będzie z tego będzie rzut. Za dwa punkty i to może no tak, być... ale tu musiał się otworzyć, no może i teraz jest... Teraz jest, stworzył się 20 sekund. Jest jeszcze ręka zabrana. Trzynaście sekund, drodzy Państwo. 13 sekund. Tu nic z tego. Nie, to jest taki siłowy chwyt, a tu trzeba jakiś techniką się tutaj. Trzeba ale zawodnik w niebieskim już jest czujny, nie będzie atakował po walce. Ogromne brawa dla Państwa. Wielkie brawa dla naszych gości. Pierwsza wygrana walka. I dzisiaj na punkty zwyciężył Dobicki Bartosz, Grunwald Poznań. Wielkie brawa dla naszych gości. Michalina, chwileczkę Michalina poczekaj, ponieważ... Coś tam się... Zapraszamy na krótką przerwę, drodzy Państwo, na pokaz. Ale nie wychodźcie nigdzie, bo przerwa będzie tutaj przed nami, drodzy Państwo. Ja tylko przypomnę... Teraz przed Państwem będzie krótki pokaz, natomiast później... Proszę Państwa, ta walka, na którą wszyscy czekają tutaj w Radomiu, a mianowicie Kłymiecz Arkadiusz, Boruta Olimpijczyk, mierzy się z Michalikiem Tadeuszem z Grunwaldu Poznań. Bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy na co dzień walczą w różnych kategoriach wagowych, bo Kłymiecz walczy w 75, Michalik walczy w 85, więc duża różnica, jeśli chodzi o wagę. Natomiast na poczet ligi tak trenerzy zestawili te pary, żeby ci zawodnicy się spotkali. Oczywiście licząc, że zawodnicy danych drużyn, trenerzy danych drużyn, że ich zawodnicy wygrają. I pokaz sprawności zapaśników, żeby po prostu można było walczyć, trzeba być bardzo sprawnym. Walka zapaśnicza nie wygląda imponująco, ale trening jest wspaniały. Trening jest tak różnorodny, tu się nie można nudzić. Tak zwane przejście w moście dla wzmocnienia mięśni karku. Przejście po prostych rękach w obydwu kierunkach. I biodro klasyczne. Wywrotka klasyczna, ze stulu klasycznego, od pasa w górę, rzut półsuwesowy, rzut głowa-ręka.
będzie salto z wybiciem. Natomiast przygotowanie atletyczne, przygotowanie gimnastyczne, mentalne, no niewątpliwie tutaj zapasy przodują nad większością dyscyplin, jakie można uprawiać. Chociaż sama walka zapaśnicza jest tak, taka sobie, prawda, dla znawców. Znaczy, jak ktoś uprawia zapasy i się ekscytuje, to jak najbardziej tak. Natomiast dla Kowalskiego no jest to trudne, te przepisy dosyć często się zmieniają, zawodnicy wykorzystują te przepisy po to, żeby wygrywać, a niekoniecznie martwią się tym, czy dana walka była atrakcyjna, czy nie. Natomiast no... Ale trening zapaśniczy jest bardzo ciekawy. Ja nie oczywiście widziałem treningu nudnego. I zapaśnik, prawda, potrafi grać w piłkę i nożną, i w koszykówkę, i w siatkówkę, i gimnastykę, i tak jak Państwo widzieliście, pływać, skacze, pływać, oczywiście. Do tego to, co mówiłem, przygotowanie mentalne, które pomaga w życiu. Tutaj cały czas konfrontacja. Tutaj nie ma konfrontacji 10 na 10 czy 6 na 6. Tutaj wychodzi się samemu, konfrontuje się z innym zawodnikiem, przyjmuje się tą porażkę, motywuje się do dalszej pracy, eliminuje się błędy i staje się dalej do walki. Tutaj się nie zgania, że ktokolwiek był, nie wiem, z drużyny, z moich kolegów gorsze, a ja byłem bardzo dobry, tutaj się nie oszuka. Tutaj się wychodzi to, co się wypracuje na treningu, to się zaprezentuje. Tak, to się właśnie ma i człowiek tak rozwija swoją osobowość wtedy. To po prostu wie, dałem z siebie więcej osiągnąłem. Mniej dałem, mniej osiągnąłem, prawda? Czy nawet zobaczy człowiek, gdzie ma tą swoją granicę. No bo to też jest tak, że ktoś się bardzo mocno napracuje, do pewnego momentu dojdzie i dalej już nie może. Ale z tym trzeba sobie poradzić, to też sport daje taką wytrwałość, że dokąd mogę dojść w sporcie. I to, co Państwo słyszeliście, na macie już witamy Tadeusza Michalika, kategoria 85 kg, styl klasyczny. Tak, Tadeusz będzie tutaj zawodnikiem silniejszym, jest troszeczkę cięższy od Kunycza. Znają się też doskonale. Tak, tutaj ostatnio rywalizowali w Bundeslice na meczu właśnie Ligi Niemieckiej. Lepszy okazał się Michalik, zwyciężył na punkty. Natomiast tam są inne trochę przepisy niż tutaj w Polsce i więcej rund walczą, więc zobaczymy, jak to potoczy się tutaj na macie w Radomiu. Walczy Arek u siebie, przed swoją publicznością. Słyszycie Państwo ten aplauz. Na pewno siła, przygotowanie fizyczne po stronie tatka Michalika. Obydwoje utatuowani medaliści mistrzowie Polski. Tadek Michalik, medalista mistrzostw Europy seniorów. Arek się dopiero dobija, tak, do tej czołówki światowej. Tak. W turniejach międzynarodowych pokazuje też swoją... No tutaj... Jeden punkt, tak, za wypchnięcie. Ale za takie wypchnięcie to... Dzień dobry, witamy prezesa. Za takie wypchnięcie to nie wiem, czy tu nie popełnił błąd sędzia, bo to ewidentne było wypchnięcie, nie w ferworze walki. To nie sumo. Tak, ale te przepisy tak często się zmieniają, że takie po prostu wypchnięcie na prostych rękach, żeby tak, zawodnik, to się nie powinno się liczyć punktem. Wtedy, kiedy zawodnik idzie, tak, do chwytu, tutaj, do walki. Tutaj Tadek Michalik to pewnie będzie proszę chciał, widać, tak jak widać. Tu mało brakowało. Będzie chciał wykluczać, tak, po to, żeby Arek poszedł do parteru. Jego przewaga tutaj w parterze fizyczna, będzie duża. Tak, będzie duża. Będzie chciał to, co Państwo widzicie właśnie. Widać tą różnicę tak, siły. Tak, wyklucza. Będzie próbował w parterze zrobić przewagę taką, spokojnie, która da mu, podchodzi. Da mu zwycięstwo. Tak. No ciężka walka dla Arka Kunycza. Nie wiem, czy tu nie wyszedł, mi się wydaje, ale... Nie podjęli ryzyka. Tak, trudno chociaż to tak ocenić. Jak mówiliśmy, tutaj nie ma tak naprawdę ryzyko, jest tylko takie, że później odbiera się trenerom możliwość składania takiego protestu. Jeżeli przegra protest. Tak, jeżeli przegra. No i to, co przed chwilą się mówiło.
Arek pójdzie do przymusowego parteru. Jeśli obroni ten parter, to tutaj zabrał. O nie, rękę. Nie obroni. O, duża różnica siły, widać. Tak, tutaj prawda, tutaj. Wózki idą, tak. Już tym bardziej pozabierał rękę. Tak, i to już jest 6-0. No, Tadeusz jest dzisiaj dobrze przygotowany, widać, siłowo. No to są dwie kategorie wyżej, także no tutaj to naprawdę... Ale nie odpuszcza, Arek nie odpuszcza. No nie, nie odpuszcza, on jest znany z tego, że walczy do końca. Widać zresztą po posturze, że tutaj jest różnica bardzo duża. Arkowi się teraz ciężej już po prostu walczy, bo Tadeusz już tylko pilnuje. Parteru się nie musi też obawiać, bo jest fizycznie mocniejszy. A w zapasach wózek jest takim bardzo siłowym chwytem, najbardziej siłowym. Wygrywa Tadeusz Michalik. Wysoko, pierwszą rundę. Zobaczymy, co tutaj trener Zawadzki, jaką strategię nakreśli Arkowi Kłyneczowi na drugą rundę. Na pewno chodzi o to, żeby zdobyć jeden punkt, żeby zapis był 3-1 w jakikolwiek sposób i nie przegrać przez przewagę. Więc... Nawet jeśli przegrać, to zapisie 3-1, a nie 4-0 czy 3-0. Tu każdy punkt budzi, tak, ten może każdy się liczyć. Punkt w takiej rywalizacji, tym bardziej jak tutaj ma miejsce, będzie się liczyło. Będzie, to od tej walki bardzo dużo zależy, jeżeli chodzi o cały mecz. Arek, gdyby zrobił chociaż jeden punkt, to ten zapis będzie 3-1. O, teraz ruszył Arek, tak, już mocno. Ale Tadeusz bardzo ładnie ustawia, bardzo ładnie, elastycznie, swobodnie. Tak samo bardzo dobrze się znają zawodnicy, tak, kadry walczą narodowej, na kadrze. Oczywiście, że tak, trenują razem. Sędzia sygnalizuje pasywność. Bardzo ciężko będzie wykonać wózek, ponieważ to jest chwyt siłowy. Arek być może zaryzykuje wynoszenie z parteru do góry. Za długo. Już powinna być akcja, zaraz sędzia może podnieść. Za długo czeka Arek. Szykuje na jedną akcję. Nie pójdzie. Za duża różnica. No duża, tak. Tutaj mimo chęci, mimo waleczności, no jednak te warunki fizyczne są zdecydowanie po stronie Tadeusza Michalika. Tak. Teraz próbuje zebrać rękę, tak samo, żeby Kłunycz poszedł do parteru. Jeszcze spróbuje zwiększyć tą przewagę, a być może spróbuje zrobić, zakończyć pojedynek przewagą. Jest! No i w górę! Ojej, nie ma punktu. Nie wiem, dlaczego się zawahał. Miał spięte ręce. To był rzut. To powinien być tak, z tego rzut. Tutaj była możliwość zdobycia punktów. Przynajmniej dwóch, albo jednego za wypchnięcie chociaż, wyjście za matę, żeby otworzyć ten wynik na 3-1 w zapisie walki. Nie została minuta.
To już była idealna sytuacja. Myślę, że już takiej sytuacji może nie mieć. Tu już zawodnicy są spoceni. Widać, że się świeci ich skóra. Tej walki. Więc ciężko będzie zrobić akcję techniczną. Marek próbował zapiąć chwyt ręka głowa. Wiedział, że wózek nie wyszedł. Próbuje po prostu innej techniki, ale nie może spiąć. Tak, Tadeusz sędzia chyba popełnił błąd przy puszczaniu akcji. Tadek zareagował zbyt wcześnie. Sędzia puścił dalej akcję. 30 sekund, drodzy Państwo. 30 sekund. Arek musi spróbować zrobić punkty. Jest zmęczony, jeden i drugi widać. O tak. 14 sekund. Tadek też jest bardzo zmęczony, ale myślę, że tutaj 10 sekund, no mało. Tak, już drugi raz nie da sobie tego obejścia zrobić. Drodzy Państwo, i mamy kolejny raz zwycięstwo zespołu. I wygrywa zawodnik z Grunwaldu Poznań, Tadeusz Michalik, zapisze 3 do 0. I mamy 13 do 9. A przed nami jeszcze 3 pojedynki, więc wszystko jest możliwe. Początek zawodnicy z Boruty Olimpijczyka mieli wymarzony, ale od porażki Marcina Majki coś zaczęło się psuć. No i zobaczymy teraz zawodniczki kategorii 69 kg. Zawodniczki rywalizują w kategorii, na co dzień w kategorii 63. To wielokrotne medalistki Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Spotkały się ostatnio w tym roku na Mistrzostwach Europy, gdzie w finale lepsza okazała się zawodniczka z Grunwaldu, Monika Michalik. Monika Michalik to także nasza medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio, gdzie zajęła 3. miejsce, a reprezentować Borutę Olimpijczyk będzie Usain Tajbe, zawodniczka z Bułgarii, wielokrotna medalistka we wszystkich grupach wiekowych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. 2017. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2015 roku, wicemistrzyni Europy z 2017 i to będzie taki rewanż dzisiaj pomiędzy tymi zawodniczkami za ostatnie zawody europejskie. W drużynie gospodarzy drugie miejsce na Mistrzostwach Europy 2017. Wielokrotna medalistka i mistrzyni Europy i mistrzyni świata. I tak naprawdę chyba ta walka zadecyduje o wszystkim. O wyniku meczu, tak. Tak, o wyniku meczu. Tutaj zawodniczka z Boruty powinna wygrać, znaczy powinna myśleć o wygraniu, żeby drużyna mogła tę dzisiejszą rywalizację zwyciężyć. Drodzy Państwo, to niejako rewanż między tymi zawodniczkami. Mam nadzieję, że wszystko... Widać dwie zawodniczki zmotywowane. Monika Michalik będzie czekała na zawodniczkę tutaj gospodarzy, żeby wykonała zejście do nóg, będzie próbowała obejść. Dobrze wykonuje akcję po uchwycie głowa-ręka. Bardziej jest taką zawodniczką, która lubi bronić niż atakować. Dobrze zbiera ręce i tutaj jest bardzo duża rola pana sędziego, który powinien zwracać uwagę na nadgarstki zawodniczek. Tutaj akurat jedna i druga trzyma, ale to jest w gruncie rzeczy pasywność jednej i drugiej.
tutaj jest też przewaga Moniki Michalik, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Justyna Tajbe jest bardziej techniczną zawodniczką, ale tak jak powiedziałem, tutaj bardzo ważna będzie ta pierwsza akcja, ta, która będzie otwierała wynik. Ona ustawi trochę całe te zmagania. Dlatego zawodniczki teraz próbują sobie znaleźć dobrą, dogodną sytuację do tego, żeby wykonać maksymalnie dobry atak, który może przynieść zdobycz punktową. Półtorej minuty za nami. Sędzia wskazuje, że bardziej pasywną zawodniczką do tej pory była zawodniczka z Poznania. No i otwiera się droga dla Usain Tajbe do otworzenia wyniku tego spotkania. Bardzo ładnie zareagowała Michalik. Jest, zebrała rękę. O, zebrała rękę, tu może być szansa. Tu może być szansa, jest dwa punkty. I w drugą stronę, tak. I jeszcze raz, nie odpuści zawodniczka. W tej chwili może się to... Jeszcze ma rękę, ma uchwyt, tak jest. Jeszcze w drugą. Jeszcze drugą, bo proszę Państwa, co się dzieje? Jeszcze przewaga, dwa punkty. Brawo. Przewaga. No, coś niesamowitego. Zdecydowana przewaga tutaj Usain Tajbe. Złapała uchwyt wózka z ręką. Dopięła. Bardzo tak, dobrze. Tak, precyzyjnie dopięła, mocno. Tutaj Monika może na jej obronę powiedzieć to, że Monika po Mistrzostwach Europy zdecydowała się troszkę inaczej trenować poza kadrą. Ona trenowała w klubie, miała taki rozbrat z zapasami i myślę, że to był błąd, że zdecydowała się po takim drugim odpoczynku bez przygotowania takiego dogłębnego wrócić do takiej rywalizacji, gdzie może z takimi zawodniczkami rywalizować. To już jej druga przewaga, przegrała wcześniej z Julią Tkacz zdecydowanie przez położenie na łopatki tutaj z Usain Tajbe, więc to nie jest dobrze dla takiej zawodniczki. Takie przegrane, zdecydowane, nic dobrego nie wróżą, więc tutaj trenerzy powinni się zastanowić wcześniej, czy było to wskazane, wystawiając jej do tej rywalizacji. Wiesz, ale tutaj był jeden błąd, ona bardzo dobrze dopięła rękę i już nie pozwoliła tej tak, zawodnicy. Tylko że na tym poziomie nie powinno to się zdarzyć, żeby dać sobie zabrać rękę do wózka, więc... Może jeszcze być nieróżnie, kiedy Państwo zapraszam serdecznie. 17 do 9, dwie walki ostatnie. Bardzo teraz tak samo wyrównana walka między Filipczak Mateuszem z Boruty Olimpijczykiem, który wrócił do kadry narodowej, i Radosławem Baranem z Grunwaldu Poznań. Obydwaj, tak jak poprzedni zawodnicy wszystkich innych kategorii, bardzo utytułowani. Mateusz Filipczak, jego największym takim osiągnięciem w dorobku uprawiania zapasów to brązowy medal w Mistrzostwach Europy Młodzieżowych. Tak jak tutaj słyszymy, mistrz Polski seniorów z Białogardu z tego roku. Także bardzo doświadczony zawodnik, a jego rywalem będzie zawodnik z Poznania, Radosław Baran. Pochodzą z jednego klubu, z Teramika Koroszyn. Znają się też wyśmienicie. Tu już panowie słusznej postury. Tak, tu już jest. Ale są sprawni. Bardzo sprawni, nawet bym powiedział. Myślę, że dla nich salto w przód, w tył to żaden problem. Z miejsca oczywiście, no przy tej wadze jest to nie lada wieczór oczywiście. Radek Baran był w 2016 roku uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie zajął 13 miejsce. Bardzo dobrze rywalizuje w turniejach międzynarodowych. To jest taka już europejska,
światowa czołówka. Każdy zawodnik w Europie musi się liczyć już z Radkiem w tej rywalizacji. W tym roku zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Wojskowych w kategorii właśnie 97 kg. Minęła połowa walki, pierwsza pasywność. Sędzia stwierdził, że zawodnik w kostiumie czerwonym idzie do parteru. Stworzyła się okazja. Mateusz jest bardzo silnym zawodnikiem. Zobaczymy, czy ten wózek wyjdzie. Też próbuje, zebrał rękę. Tak. O, zebrał, ale nie, nie do końca, nie. No, zaskoczony jestem, nie było próby wózka, próba tylko zapięcia. Tak, tutaj Mateusz, tak jak powiedziałem, wrócił do rywalizacji w kadrze olimpijskiej. Rywalizuje właśnie z baranami w kategorii 97 kg. W tym roku brał udział w Mistrzostwach Świata. To teraz będzie odwrotna sytuacja prawdopodobnie. Tu brakowało podcinki jeszcze, tak, żeby ta akcja mogła przynieść sukces. No jeśli sędzia chce dać tutaj ostrzeżenie, pasywność, no to powinien teraz, bo tutaj za chwilę będzie za mało czasu. No akurat do samego końca praktycznie 30 sekund zostało, więc tak naprawdę jedna akcja. Zobaczymy, jak, na ile sędzia pozwoli, na jak długo. Trochę nisko zszedł. Nisko troszeczkę. Ale to styl wolny, to można. Nie ma, nie ma. Za... Było blisko. Nie, tutaj już jest pod za bardzo. No i będzie trudno już teraz zrobić. Były próby, ale... Tak, tak. Teraz musi się troszeczkę rozluźnić. Po tych próbach te ręce zaciekły trochę. Musi obronić jeszcze pewnie jeden atak. Tutaj baran spróbuje zaatakować w ostatnich tych kilku sekundach. O, tak jak... I koniec, proszę Państwa. Ogromne brawa. 0-0. W kategorii 97. Bardzo wyrównany pojedynek. To naprawdę nie są żarty. I tutaj tak samo jedna akcja może zaważyć o przechyleniu szali na czyjąś stronę. Bardzo fajny mecz dzisiaj, mecz kolejki, tak jak tutaj wielokrotnie powtarzałem. Mecz wyrównany, zacięty. W zasadzie jedna walka skończyła się na przewagę. 0-0, 97 kg, Radosław Baran kontra Mateusz Filipczak. No tutaj, żeby zawodnicy z Boruty mogli myśleć o wygranej, to oczywiście życzę wszystkim zawodnikom, żeby zwyciężyli, a w szczególności olimpijczykowi, któremu i Borucie, któremu kibicuję. Natomiast przy takim już pesymistycznym ustawieniu rywalizacji Mateusz musi szukać jednego punktu, żeby zapis był 3-1, czy ewentualnie szukać remisu. No i przed nami będzie ostatnia walka, gdzie Olejniczak zmierzy się z zawodnikiem z gospodarzy, z Rafałem Płowcem. No już tutaj zawodnicy walczą, już tutaj w tej chwili to każdy chce. Bardzo dobra praca rąk jednego i drugiego. O ile pierwsza runda była taka na wyciąganie, to ta już widać, że zawodnicy szukają punktu. Bo tutaj ten jeden punkt może zaważyć o całym zwycięstwie. Tutaj nie będzie fajerwerków żadnych, tak jak w walce poprzedniej. Zobaczymy, czy dalej
wózek, czy przejdzie do młynka. Przejdzie do, będzie próbował przejść do młynka. Tak, tutaj próbuje młynek zapinać, to... Ale bardzo ładnie się broni tutaj. I wózek. I wózek taki z przejścia, z młynka do wózka. O, już będzie trudno w tej chwili. Tak jest. Zostało 1,5 minuty. I teraz zobaczymy, jakie jest założenie trenerów, czy walczą o zwycięstwo, czy walczą o remis w tej walce. Tutaj Mateusz przy tych zaciągnięciach musi uważać na to, żeby Radek złapał. I będą punkty, będą punkty. 2-0. 2-0, tak jest. Taka akcja, nikt się nie spodziewał pewnie, że tak łatwo odda Mateusz te punkty. To wygląda tak lekko, ale tak, proszę wiedzieć, ile to trzeba mieć dynamiki, szybkości jeszcze po 5 minutach. Są bardzo zmęczeni już to. Ale wyglądało to tak bardzo lekko, bardzo lekko. Tutaj na pewno Radek Baran ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o takie trudne pojedynki wyrównane. I to jest jego też atutem. On tutaj w rywalizacji tej europejskiej czy światowej, no, większość tych pojedynków ma do końca, gdzie każda akcja w tych ostatnich kilku sekundach waży losy całego meczu czy całej rywalizacji. No jedyna akcja to jest po prostu teraz w parterze, to wykorzysta. Tak, ale tu już będzie bardzo ciężko, zawodnicy są spoceni, śliscy. Tutaj... Za długo zapięty uchwyt, ciężko jest zrobić. Nie zrobi. Nie zrobi, nie, to jest uchwyt. A tu się wkręca. 23 sekundy do końca tej walki. Tu musi zaryzykować Mateusz, żeby znaleźć ten jeden punkt. No. Już zostało 15 sekund. Nie, tutaj sędzia. To nic nie zmienia. To nic nie zmienia. Jest challenge. Żeby był punkt za wyjście, zawodnik musi całą stopą wyjść poza zonę, czyli tę czerwoną strefę. Jeśli choć część stopy jest na tym czerwonym kółku, punkt nie powinien zostać przyznany. Jest to niewyraźnie nagrane, no nie ocenię tego, nie ocenię tego. Znaczy, no jest sędzia. Tak, sędzia podtrzymał. Sędzia puścił walkę, ale tak naprawdę... No ale nie ma nawet czasu. To jest koniec? Ale czas nie leci. 4 sekundy, proszę Państwa. Nie, bez jednego. Ogromne brawa, drodzy Państwo. Mamy kolejne zwycięstwo drużyny gości. Zwyciężył ten pojedynek 4-0, choć był bardzo emocjonujący i bardzo wyrównany. Radosław Baran, Grunwald Poznań. Został ostatni pojedynek w kategorii 130 kg.
będzie walczył Płowiec Rafał Buruta Olimpijczyk z Olejniczakiem Marcinem WKS Grunwald Poznań. I tak naprawdę to jest no, też ważny pojedynek. Zobaczymy, jak on się potoczy. Za chwilę usłyszycie Państwo speakera, który zapowie zawodników. Mam tu kupony z tych biletów i zapraszam do mnie Helenkę i Przemka. Przemek? Najmłodszy zawodnicy Olimpijczyk Rafał Marcin, brawa! Zobaczcie tych smoków. Dziewczyna i chłopak, poproszę o wylosowanie. Przemek, ty wylosuj dwa kupony. Tak jak Państwo widzicie, i dziewczynki trenują zapasy, tutaj młoda adeptka zapasów. Ja za chwileczkę do Państwa odczytam. Losowanie nagród. Ja już mam, dziękuję Wam serdecznie. Ja czytam numery, sprawdzamy swoje bilety i po meczu zgłaszamy się po odbiór koszulek. Koszulki Olimpijczyka Radom. Pierwszy numer to 00211. Drugi numer to 00247. Zachęcam Państwa do oglądania, ale jeśli Państwo mieszkacie gdzieś blisko miast, gdzie odbywają się zawody Krajowej Ligi Zapaśniczej, zachęcam do tego, żeby odwiedzać te miejsca, żeby przychodzić na zapasy, żeby oglądać i wspierać zawodników, ponieważ każdy zawodnik walczy tak naprawdę dla Państwa, dla kibiców. I bardzo jest miło, kiedy walczy się dla pewnych hal. To 00249. Ogromne brawo do Przemka. Zachęcam także sponsorów, aby widzieli nie tylko sporty drużynowe, sporty typu piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna, ale żeby zwrócili uwagę na sporty te, które dzisiaj są sportami niszowymi, zapasy, boks, który wcześniej był bardzo jedną z mocniejszych dyscyplin sportowych w Polsce. Judo. Zachęcam do tego wszystkie osoby, które dysponują środkami finansowymi, firmami, żeby wspierały lokalne kluby sportowe, ale także uczestniczyli w takich przedsięwzięciach jak Krajowa Liga w różnych dyscyplinach zapaśniczych. Naprawdę, proszę Państwa, warto wspierać te sporty, warto wspierać tych zawodników. Oni też wkładają, a być może nawet więcej niż inni, swojego serca tutaj przygotowania w trening i w rywalizacji. Srebro podczas Mistrzostw Polski Seniorów 2017. I ostatnia walka dzisiejszych zmagań. Mistrzostw Polski. Panie i Panowie, przed Państwem zawodnik Grunwald Sobieski Poznań, Marcin Olejniczak! Tak jak Państwo słyszeliście, w narożniku niebieskim olbrzymi gladiator Marcin Olejniczak, a w narożniku czerwonym, tutaj czeka już na niego trener Zawadzki, trener Marian Filipowicz, Rafał Płowiec, młody zawodnik, 96 rocznik, będzie przed nim bardzo trudna rywalizacja, trudny pojedynek. Olbrzymi zawodnik, tak jak Państwo widzicie, niesamowite warunki fizyczne. Ostatnia walka, 17-12. Młodość kontra doświadczenie. Tak. Marcin Olejniczak wcześniej rywalizował w niższych kategoriach, 98 kg, rywalizuje też 130, ale tak jak powiedziałem, jego największe osiągnięcia w kategorii 98 kg. Zdobywał medale na Mistrzostwach Polski, reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych, w różnych kategoriach wiekowych. Tu już jest potężna siła. Praca rąk. O, proszę, próba chwytu, ale tak, próba chwytu. Nieudana.
Tutaj w parterze może być zawodnik olimpijczyka lepszym zawodnikiem, jest silniejszy. Olejniczek jest bardzo doświadczony. Proszę bardzo, jak się ładnie ustawia. Za nisko. Teraz jaki chwyt jest. Pa! O! No i. I będą punkty. Będą punkty dla Olejniczka. Dwa punkty, tak. No, ten łokieć się prawie załamał już, ale odpuścił, tak. No i teraz zawodnik gospodarzy musi próbować odrabiać. Tak jest, musi zdobyć. Więcej tutaj powinien pracować na tą głowę, żeby cały czas męczyć zawodnika z Poznania. Cały czas pracować, to jednak jest duża różnica i masy, i siły. No jest. O, jest próba, ręka, głowa i teraz co będzie? Wypnie, tak. Jeden punkt. 2-1. Teraz jest takie bezpieczeństwo, już zapis walki 3-1, więc teraz trener podpowiada, że ma... Tak, pasywny, sędzia pokazuje, że jest Olejniczak, a trener Zawadzki pokazuje zawodnikowi swojemu, co ma tutaj, jak prowadzić dalej pojedynek. Będzie próbował wózek, trener sugeruje, bardzo krótko mówi. Zobaczymy, czy wytrzyma to Olejniczak. Tak, wolno się zbiera do tego uchwytu. Tak, wolno, ale konsekwentnie. Zrolował trochę Olejniczak, zobaczymy. No to jest tak duża różnica, że nie wiem, czy... No ale nie ma próby. Cały czas nie ma próby. No. Bardzo ładnie... No... Bardzo... No... Nie pójdzie. Nie będzie wózka. Aj. To naprawdę taka... Przy takich warunkach to bałbym się, żeby go złamał, jakby poszedł, no. Dużo szarpać powinien tutaj, żeby zagonić tego Olejniczaka. Pod warunkiem, że ma zdrowie do takiej walki, tak? 5 sekund zostało. No ale nie widać, żeby był zmęczony. Tu bardziej Olejniczak jest... I koniec, proszę Państwa, pierwszej rundy. Naprawdę zacięty pojedynek, drodzy Państwo, 160. No i zostały ostatnie 2 minuty tego całego i pojedynku, i meczu. Stan meczu? 17 do 12 dla Boruty. No i rozumiem, że Boruta zwyciężyła ten pojedynek. Otworzyła sobie drogę do tego, żeby awansować do półfinału, ale nim to będzie pewne, to jeszcze czeka ich wiele zmagań. Między innymi w rewanżach. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ostatnie wskazówki trenera Zawadzkiego. Myślę, że ten Olejniczak nie jest dobrze przygotowany kondycyjnie. Jest widać bardzo zmęczony. Tego nie widać po... Ale jest bardzo doświadczony. Tak. Jest niski, będzie wchodził do pasa, będzie wykluczał. I być może powtórzyć taką akcję jak w pierwszej rundzie. Tutaj dziwię się tym parterem. Myślałem, że naprawdę, że może zrobić nawet krzywdę, jakby wszedł tak dynamicznie do tego wózka. Tym bardziej, że przecież klasycy specjalizują się w tym chwycie. Ale tutaj rzeczywiście taka próba była nijaka. Tak. Tutaj nie przyłożył się do tego wózka. I cały czas Olejniczak idzie tą głową nisko, co sędzia powinien wychwycić. Nie idzie do walki, cały czas atakuje tą głową, jest pasywny. O, ale próba. No i chwytu. Co? No i teraz pas i będą punkty dla Olejniczaka. Ojej. I będzie rzut. No, za 2 punkty. Tak, ale to się zrobiło już 6, tak? 4. 4. 4, tak. 4-1. 4-1. Co znaczy doświadczenie i serducho. No, tu widać, że zawodnik gospodarzy też już przeżywa kryzys.
Jak już są skarpetki podciągane, to już świadczy o tym, że zawodnicy chcą nabrać odpocząć trochę, tak, kilka wdechów więcej zrobić. Ale widać, że zapasy to też to rzuty, chwyty. Tak, ale co tu dużo ukrywać, no te 130 kg trzeba natlenić, rzucić, tak, i siła, cały czas praca tych mięśni, no niestety potrzebuje gospodarki tlenowej. Już zawodnicy stójkę mają jak w stylu wolnym. Zobaczymy, no, jeszcze minuta 40, wszystko się może zdarzyć, oby się nie zdarzyło dla Boruty to, żeby ich zawodnik przegrał na plecy, ale niech próbuje walczyć, jak najlepiej potrafi po to, żeby wygrać dla swojej drużyny, dla siebie. No pasywny jest Olejniczak, ewidentnie tutaj blokuje cały czas, chociaż... Ale bardzo mądrze się ustawia. Tak, ustawił, tak, podkluczył teraz. Podkluczył. Tak. Tu jeszcze może na koniec będziemy świadkami jakiegoś rzutu. Tak, patrzy na czas. Widzę, bardzo ładnie się ustawia Olejniczak. Dla niego to jest wygodna pozycja. Tak, trochę odpoczął. No. Była podjęta próba, niestety się nie udała, bez konsekwencji punktowych. 4-1, 20 sekund do końca i tutaj raczej chyba się nic nie wydarzy. Bardzo wyrównany mecz. Znowu 3 sekundy, to już się nic nie wydarzy. Ogromne brawa! I to już możemy Państwu powiedzieć. 18-16 zwyciężył Boruta Olimpijczyk z Gierzradom. Komentowali dla Państwa Zbigniew Maj i Jakub Filipowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo,
Ja tu jeszcze raz do formalności powiem, że zwyciężyła dzisiaj zwycięską drużyną naszego meczu pomiędzy Porunką z Nierzą i Gminicy Wiadą, a pośrednik Grunwald Sobieski Poznań wygrywa oczywiście drużyna Porunka z Nierzą i Gminicy Wiadą. Do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!